Świnka Pepa opiekuje się małym dzidziusiem. Mamusiu, dzwoniła do mnie Klara i zaprosiła mnie do siebie na noc. Czy mogę pójść? Proszę. Oczywiście, ale dopiero w piątek po szkole. Dziękuję. A wiesz, że Klarze urodził się niedawno braciszek? Już nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Tylko proszę, uważaj na niego. Z takim małym dzieckiem trzeba bardzo ostrożnie postępować. Będę ostrożna, obiecuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło nam, że nas odwiedziłaś. To ja dziękuję za zaproszenie. Jaki malutki, przesłodki ten twój braciszek, Klaro. Tak, jest jeszcze malutki i bezbronny, chociaż daje mi czasem w kość. A co on teraz je? Kubuś teraz pije mleko, to jest jego jedzenie. I tym sobie poje? Tak, tak. Małym dzieciom to wystarczy, a później pójdzie spać. Chodźmy do mojego pokoju. Pobawimy się. Dobrze, chodźmy. Mamusia teraz przykryje cię kocykiem. O, zasnął. Pojedzony to chwilę powinien pospać. O nie, zaraz telefon go obudzi. To babcia Klary i Kubusia. Halo, słucham. Witaj, moja droga. Czy mogłabyś podejść do mnie na chwilkę? Zrobiłam pyszne naleśniki dla Klary, bo mnie o nie prosiła kiedyś. No dobrze. Kubuś właśnie zjadł i zasnął. Podejdę za chwilę. Tylko powiem dziewczynom, żeby zaglądali do Kubusia. W takim razie czekam. Do zobaczenia. Ale super masz tą Poppy. Też bym chciała mieć taką lalkę. Mogę ci ją pożyczyć. Mi się już znudziła. Fajowo, dziękuję. Kochane, mam prośbę. Pójdę na chwilę do babci po naleśniki. Naleśniki od babci? Super! Ale bardzo proszę, zaglądajcie do Kubusia. On sobie śpi, ale tak na wszelki wypadek miejcie go na oku. Dobrze, proszę pani. Wiesz, że mam nowe kredki? Chodź, porysujemy coś. Uwielbiam rysować. Słyszysz coś? Nic nie słyszę. Patrz, co narysowałam. Bardzo ładnie. O nie, to Kuba znowu płacze. Chodźmy szybko do niego. No i czego tak płaczesz? Jak ja tego nie lubię. I co teraz? Jak go uspokoimy? Trzeba go kołysać. To mu pomaga. To nic nie daje. Ojejku, co on tak płacze? Trzeba było zadzwonić do babci, to bym wcześniej przyszła. Próbowałyśmy go uspokoić kołysaniem, ale jak nigdy, nawet to go nie uspokoiło. Dziwne, a może mam mokrą pieluszkę? Zaraz sprawdzę. I już nie płacze. Po prostu było mu źle i nieprzyjemnie w mokrej pieluszce. Dziękuję wam bardzo. Wracajcie do zabawy. Na kolację będą naleśniki, a później pójdziecie spać wcześniej, bo jutro zabieram was do nowej Kulkolandii, którą otworzyli obok nas. Naprawdę, mamusiu? Super! Dziewczynki, dosyć tej zabawy na dzisiaj. Idźcie spać, bo jutro czeka was dużo atrakcji. Dobrze, zaraz pójdziemy spać. Dobranoc, słodkich snów wam życzę. Dobranoc! A wiesz, że babcia ostatnio opowiadała mi nową bajkę o Rozpuncie? Chcesz, to ci opowiem? No pewnie, uwielbiam bajki o Rozpuncie. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma dolinami... O nie, znowu Kuba płacze, żeby tylko Pepy nie obudził. Co się dzieje? Co się stało? Czy to znowu Kubuś płacze? Tak, to Kubuś. On tak często płacze w nocy? No różnie. Może zaraz przestanie płakać. Mam nadzieję. Może pójdziemy zobaczyć, co się stało? Czemu on tak płacze? Kubuś ma po prostu kolkę czasem. Boli go brzuch i dlatego nie może się uspokoić. Połóżcie się i spróbujcie jeszcze raz zasnąć. Nie wiedziałam, że mając takie małe rodzeństwo jest tak trudno się wyspać. No niestety czasem bardzo ciężko. Przykro mi, że Kubuś was w nocy obudził. Nic się nie dzieje, za to teraz tak pięknie się uśmiecha do nas. Tak, to prawda. Kubuś swoim uśmiechem potrafi oczarować każdego.